Złość, znieważanie, szemranie, wrzaskliwość, gniew, poniżanie itd. Słyszymy dzisiaj o tym w liście świętego Pawła. Słyszymy też o szemraniu Żydów przeciwko Jezusowi, ale też słyszymy o Eliaszu. Niektórzy mówią największy prorok Starego Testamentu, jeszcze inni mówią jeden z największych charyzmatyków tamtego czasu, który szemrał przeciwko swojemu własnemu życiu. Witam wszystkich słuchaczy i sympatyków dobrych mediów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No i właśnie, co na to Pan Bóg? Czy Pan Bóg ma jakieś lekarstwo na takie sytuacje? No pytanie retoryczne, bo Pan Bóg ma lekarstwo na wszystko. Ale w jaki sposób Pan Bóg działa w takiej sytuacji, kiedy ktoś myśli o sobie, mówi o sobie i decyduje, że moje życie już się kończy, już nie ma sensu dalej? W przypadku chociażby Eliasza, a wcześniejsze wersety mówią, czy też podają powód takiego myślenia, co jeśli jest szemranie, co jeśli jest znieważanie, jeśli ktoś doświadcza złości od drugiego człowieka, gniewu i co jeśli ktoś szemra przeciwko Jezusowi. Otóż sam Jezus daje lekarstwo, to jest właśnie chleb żywy. Jak czytamy w pierwszym czytaniu, Eliasz, mając takie doświadczenie jak końca życia, niektórzy mają depresji, otrzymuje wsparcie kulinarne, czyli kawałek podpomyka czy czegoś tam na wzór jakiegoś ciasta czy chleba, coś do picia, dwukrotnie spożywa ten posiłek i słyszy informacji, to ci wystarczy, zjedz to, napij się, ponieważ przed tobą długa droga. Jak podaje Biblia, 40 dni wystarczyło. Tyle pokarm na 40 dni jego drogi. A więc zobaczmy, co to znaczy wsparcie z nieba w sytuacji, kiedy po ludzku się wydaje, że właściwie jest koniec i wszystkie środki zawodzą. Z kolei w Ewangelii, kiedy Żydzi szemrają przeciwko Jezusowi, mówiąc, to jest nasz znajomy, to jest ktoś, kto tutaj go znamy oczywiście, no to właściwie dlaczego miał być tym Zbawicielem? Tym kimś, który mówi o sobie takie rzeczy. I sam Jezus mówi właśnie też o sobie. To ja jestem tą waszą mocą. To ja potrafię to wszystko zwyciężyć. To ja jestem tym chlebem życia. Kto wierzy we mnie i spożywać będzie moje ciało, to będzie żył. Kiedy słyszałem takie kazanie mniej więcej 15 lat temu, jak pewien kapłan na kazaniu powiedział, podsumowując właśnie na ten temat swoje kazanie, powiedział na końcu, pamiętaj, nie jesz, nie żyjesz. Więc zobaczmy, jak bardzo ważne jest połączenie chleba eucharystycznego, Komunii Świętej z życiem. Po prostu z Jezusem, to jest oczywiste. Dlatego Pan Bóg ma lekarstwo na te wszystkie sytuacje, które dzieją się w nas, w naszym umyśle, w naszym sercu i pod wpływem tego są różne decyzje, czasem fatalne, oby nie doszło do skutku. Daje Jezus lekarstwo na to. Jezus też daje lekarstwo na sytuacje, kiedy szemramy przeciwko Niemu. Tak bywa niestety. I on sam się jakby poświęca, sam się oddaje, sam ginie, czyli umiera po to, żeby być taką przeciwwagą, ale też uzdrowieniem czy uwolnieniem. Warto, myślę, korzystać właściwie każdego dnia z Eucharystii. Są tacy ludzie, którzy mają taką możliwość, korzystają, no i wzrastają. A są też tacy ludzie, którzy mają taką możliwość, ale nie korzystają. Więc zobaczmy, jak bardzo ważne jest doceniać to, że w tygodniu, powiedzmy od poniedziałku do soboty, kiedy nie ma obowiązku, jak to się mówi, pod karą grzechu ciężkiego, uczestniczyć w mszy świętej, można z tego daru korzystać, mieć po prostu życie, czerpać z tego życia i szykować się na wieczność. Ale nie tak jak Eliasz, tak, który miał myśli depresyjne, niektórzy mówią, który chciał skończyć swoje życie, tylko w ten sposób, że to mnie umacnia. Eliasz szedł 40 dni. Nam Jezus daje na 40 dni, ale na całe życie umocnienie po to, żebyśmy doszli drogą aż do końca. Eliasz poszedł drogą do końca. My też mamy tę drogę do końca naszego życia i musimy się właśnie wspierać pokarmem z nieba, żeby ją dojść do końca. Więc warto doceniać możliwość dostępu do Eucharystii, do sakramentu Eucharystii właśnie w tygodniu, w zwykły dzień, gdzie, jak mówiłem wcześniej, nie ma takiego obowiązku,
Bardziej to można traktować jako przywilej, jako dar z nieba, po to, żeby szykować się na walkę wewnętrzną, na te wszystkie szemrania, które będą wewnątrz, na zewnątrz, bo tak będzie, te wszystkie właśnie przeszkody, po to, żeby się umacniać i iść drogą aż do końca. Ten pokarnaje mu sam Jezus właśnie w Kościele, wiemy o tym. Warto czasem patrzeć na innych ludzi, którzy korzystają z sakramentu, pokonują czasem pewne odległości, pewne przeszkody takie zewnętrzne, żeby tylko dostać się na Eucharystię w zwykły, normalny dzień. Więc Jezus nam daje pokarm, żebyśmy byli umocnieni na drodze naszego życia, też po to, żebyśmy się przeciwstawiali wszelkiej złości, wszelkiemu szemraniu, wszelkiej wrzaskliwości, wszelkim gniewom przeciwko sobie, przeciwko drugiemu człowiekowi. Bo bez Jego wzmocnienia, bez Jego daru Eucharystii, to raczej to się nie zmieni. Dlatego musimy karmić się Jego ciałem, oczywiście dziękując, uwielbiając Go i mając świadomość, że coraz bardziej, że to On żywy do nas przychodzi. Dlaczego? Bo nas kocha i od tego pragnie. Dlatego życzę wszystkim słuchaczom i sympatykom dobrych mediów, aby odkryli możliwość w zwykłym dniu przystępowania do sakramentu Komunii Świętej, w zwykły dzień, ten wielki dar, póki jeszcze mamy przystępny ten dar. Wiemy, jak jest na zachodzie Europy, wiemy, jak jest w innych częściach świata, gdzie jest dużo chrześcijan, którzy pragną doświadczać Eucharystii, przyjmować ciało Chrystusa, a niestety mają to bardzo w sposób taki duży ograniczony, ponieważ brakuje kapłanów, ponieważ jest to rzadziej. Dlatego my póki jeszcze mamy takie sytuacje w Polsce, że mamy możliwość każdego dnia korzystać z Eucharystii. Korzystajmy, póki jest jeszcze czas. I tego wam wszystkim życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do usłyszenia, do zobaczenia w następną niedzielę.